Czy pan wiąże z Empikiem jakieś wspomnienia? Oczywiście, ja zawsze chodziłem do Empiku, wtedy, kiedy to jeszcze były kluby międzynarodowej prasy i książki Ruch. Właśnie rozwiązał pan skrót, z którym wielu się trudziło. K-Empik, tak. Chodziłem nie tylko do czytelni to może trochę rzadziej, ale głównie do takiej luksusowej księgarni czasopism, gdzie kupowało się czasopisma za czasów PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, państwa socjalistycznego, należącego do bloku wschodniego i nie dającego zbyt wielu elementów wolności swoim obywatelom, więc w Empikach można było kupić zachodnią prasę. Ja specjalnie uczyłem się języku po to, żeby móc te gazety, które tam były, czasopisma czytać. Więc na przykład, kiedy po wielu latach później zaczynałem tworzyć pismo Gala, to odwoływałem się bardzo często do wspomnień z dzieciństwa, kiedy kupowałem w Empiku niemiecki magazyn Bunte Illustrierte. I na tym magazynie uczyłem się robienia takich kolorowych czasopism wiele, wiele lat wcześniej.